Loża radiowa. A w loży radiowej gościmy dziś księdza Waldemara Klingera, proboszcza parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim. Proszę księdza, widzimy, że katedra już od dłuższego czasu jest remontowana. Na jakim jesteśmy etapie? Bo widzę, że te rusztowania znikają. Przesuwają się, tak, to dalej. W innych miejscach, to znaczy, że idzie dobrze. Generalnie planowo. W ubiegłym roku, 2015, potrafiliśmy zagospodarować, jeżeli tak mogę się wyrazić, 1 100 000 zł z dotacji około 900 tysięcy, ponad 100 tysięcy, około 200 tysięcy było naszego wkładu własnego. W roku 2016 to kolejny potężny wysiłek, gdzie w sumie w ciągu tych 2 lat zrobiliśmy renowację, przeprowadziliśmy renowację za 2 600 000 zł. I zamykamy ten etap, dlatego że można powiedzieć, przychodzi czas zimowy. Musieliśmy rozliczyć się z ministerstwem z dotacji. Można się wyrazić, niedźwiedzie idą spać, ale my dalej pracujemy. To znaczy pracujemy, zbieramy fundusze, żeby działać od wiosny na nowo, rozumiem? Dokładnie tak. Z jednej strony dwutorowo prace idą, bo przygotowujemy też i aplikacje do ministerstwa, zostały już wysłane do regionalnego programu operacyjnego. 5 milionów złotych. Spodziewamy się rozciągnięcia gdzieś w środku roku, tak zapewniano, gdzieś w pierwszym kwartale najpóźniej. I mamy rekomendacje do aplikowania o środki z Ministerstwa Środowiska, czyli znanego wszystkim po ISiU, na 9 milionów złotych. Ten projekt potężny trzeba przygotować, dlatego te prace, które są niewidoczne, cały czas trwają, równolegle też i wiele takich działań, które mają pozyskać fundusze na wkład własny. To proszę księdza, proszę podsumować, bo dużo tych sum się pojawia. Ile w sumie będzie potrzeba, żeby wyremontować całą katedrę? Trudno to do końca określić, ale na dzisiejszy szacunek to około 20-21 milionów złotych. Chcemy włącznie z przebudową placu przedpola katedry i wokół katedry przebudować cały ten plac, żeby nie był to tylko miejskim, tanim parkingiem, ale rzeczywiście zapraszający i pielgrzymów, i turystów, i wycieczkowiczów do zwiedzania katedry i do przystanięcia też przy katedrze, popatrzenia na jej piękno. 20 milionów jeszcze, czy 20 w sumie? W sumie, 20-21 milionów w sumie, czyli około gdzieś 18-19 milionów potrzebujemy jeszcze w całości. Z tego dziś liczymy około 20% naszego wkładu własnego, czyli to są dla nas potężne sumy, około 4-5 milionów musimy zgromadzić jako ci podejmujący działania. Takie największe wrażenie robi na nas, zresztą ksiądz, jak pamiętam, spacerował z tymi cegłówkami, które spadały, prawda, gdzieś tak, tak. Na przechodni w Częczy, czy na Wiernych. Rozumiem, że te prace muszą być podzielone na etapy. Jesteśmy już po pierwszych. Podsumujmy je, co się udało zrobić, a co jest takie najpilniejsze? Z czym ruszycie na wiosnę, albo co jeszcze teraz jest realizowane? Wszystko zależy od funduszy. Jeśli uda się je pozyskać, a idziemy wielotorowo, to podejmiemy pracę na wiosnę w oku prezbiterium. Chcemy dokończyć prezbiterium. Chcemy dokończyć też pracę tego muru korpusu przy wieżach w części północnej. To są te dwie części. I jeżeli uda się rozstrzygnąć pozytywnie też i aplikacje o środki z POIS-u, z tego ochrony środowiska, wtedy też wejdziemy na pewno już do środka. Także będą to praktycznie działania i wewnątrz katedry, i na zewnątrz równolegle. Czyli to, co najważniejsze na zewnątrz, już zostało zrobione? Możemy nie. To no może właśnie, w 20-30% są prace zaawansowane, trwają dalsze prace. W oku katedry, tu jest części południowej, oczywiście wieże też domagają się, to jest potężne też i technicznie zarusztowania całych wież i przeprowadzenia renowacji, potężny wysiłek. Ale renowacji wewnątrz? I to jest kolejny temat, bo można powiedzieć, całe prace można podzielić na prace zewnętrzne, wewnątrz katedry i wewnątrz wież. I to jest projekt, który chcemy zrealizować wewnątrz wież, aby wykorzystać ich naturalny walor najwyższego budynku Opola i umożliwić wejście na co najmniej około 60 metrów wysokości do takiej loży, gdzie można będzie podziwiać panoramę Opola.
Ale i co będzie należało wieża zrobić? Wieża widokowa, tak? Coś jak wieża widokowa. Ale to będzie należało też zabezpieczyć wejście na tą wieżę? No i właśnie wieżą południową by się wchodziło do wysokości chóru. Później by się przechodziło do wieży południowej, dlatego że ta wieża południowa, północna nie jest drożna i tam trzeba wybudować całą klatkę schodową. Jestem w tej chwili podesty i drabiny, także no trudno, to jest bardzo niebezpieczne, trudno kogokolwiek wpuszczać w większej grupie na tą wieżę, ale gdyby udało się właśnie pozyskać fundusze i wyremontować tą wieżę tak, żeby można było chodzić, no to będzie nie lada atrakcja. Równolegle też jeszcze chcemy otworzyć strych katedry do zwiedzania. Jest to potężna połać, można powiedzieć porównywalna do tego, co widzimy na dole. Wiele osób, które tam w ostatnim czasie zaprowadziło i architektów, w sumie i też że dziennikarzy, byli zachwyceni tą przestrzenią, że tak potężna jest przestrzeń i żałowali, że nie jest udostępniona. Dlatego też w tym projekcie chcemy wybudować podest, na który można było wejść i zobaczyć tą przestrzeń. Jeżeli się uda, to zrealizować też jakiś program edukacyjny, który by można było wypełnić tą przestrzeń właśnie tej górnej części, niewidocznej na co dzień dla oczu parafian. Czyli rozumiem, że funkcja kościoła nie tylko jako miejsca kultu religijnego, ale także atrakcja turystyczna nam się tutaj naradza nowa. Nowa wieża gdzieś, może jeszcze podziemia bardziej, tak? Generalnie z podziemiami. Tak. Tutaj koleżanka ważną sprawę poruszyła. Tak, pomysł jest też przed nim. Odkryliśmy w ostatnich miesiącach dwie nowe krypty. One oczywiście były, ale przez lata zapomniane. Przypuszczam, że na początku XIX wieku, kiedy wyszedł dekret państwowy, że nie można grzebać już na terenie miast ani w kościołach i w Opolu utworzono ten duży cmentarz na ulicy Wrocławskiej, który się w naszych czasach znów znalazł w obrębie miasta, ale naówczas był poza miastem. Wtedy krypta przestała ze swojej, można powiedzieć, funkcji już spełniać tą funkcję cmentarza. O niej zapomniano, zamurowano. I teraz przy naszych badaniach georadarowych okazało się, że coś tam jest. Dokonaliśmy próbnych odwiertów, się okazuje, ukazały się piękne dwie krypty. W sumie zniszczone czy nie? Nie. Mające dużo kości, jak naliczyłem, około 50 czaszek i wiele piszczeli tam leży w tych kryptach porozrzucanych w pryzmach. To są tak wielkie krypty, że na pewno warto by się pokusić o to, by je odkryć i udostępnić też i Opolanom i przyjeżdżającym do nas turystom. Moim marzeniem jest, żeby połączyć tą kryptę odkrytą z kryptą, która się znajduje pod chrzcielnicą, tą najstarszą naszą opolską, takim 10-metrowym nowym przejściem, nową kryptą. Wtedy by się stworzył fantastyczny kompleks. Podziemny taki, tak? Do zwiedzania? Dokładnie tak. Mało która parafia czy kościół w Polsce ma do dyspozycji taką właśnie też i możliwość zejścia w tą dolną część kościoła. No ale niestety na przeszkodzie stoją fundusze. Inżynierowie, projektanci mówią, owszem, jest to do wykonania, ale trzeba zgromadzić też około 700-800 tysięcy złotych, żeby pozyskać te fundusze i móc wykonać te prace. Do tych funduszy jeszcze wrócę, ale jak ksiądz sądzi, są jeszcze może jakieś inne ciekawe miejsca? Ma ksiądz podejrzenia, że być może w którymś z miejsc wokół samej katedry znajduje się jeszcze coś ciekawego, o czym ludzie nie wiedzą, a co może być w przyszłości atrakcją turystyczną? No bo tam przebiegały niedaleko mury obronne, też katedra kiedyś czy kościół Świętego Krzyża był inaczej budowany, na innym planie? W ramach prac, które chcemy przeprowadzić na zewnątrz, chcemy też, przebudowując cały plac, dokonać też odkrywek archeologicznych. Spróbujemy zejść kilka metrów pod ziemię. Na pewno jest to potężne cmentarzysko. Do tej pory ilekroć próbowano przekopywać z technicznych powodów, z dłuższy, wszerz, kładąc jakieś linie czy rury. Zawsze natrafiano na masę kości, które były głębiej czy płycej ułożone pod posadzką, pod powierzchnią tego wielkiego przedpola katedry, obecnego niestety parkingu. Dlatego też te prace archeologiczne mogą być obiecujące. Można dokopać na pewno bardzo ciekawych i
fundamentów nieistniejących budynków, które w starych rycinach, w starych sztychach widać, że okalały katedrę opolską. Na ile będzie można przeprowadzić je szeroko, no zobaczymy też, jak na to pozwolą i fundusze, i zakres prac konserwatorskich. No to teraz skąd te fundusze? Będziecie Państwo zbierać się wśród wiernych? Wczoraj wielki koncert się odbył. Myślę, że w planie, z tego co wiemy od księdza Lubienieckiego, są kolejne imprezy, z której dochód będzie przeznaczony właśnie na odnowę katedry. Można powiedzieć, że taki jak wczorajszy koncert pani Sylwii Grzeszczak to przyjemność, bo wielu przeżyło wielką radość uczestnicząc w tym koncercie, a przy okazji wspomogło naszą katedrę. Poprzedzająca jeszcze licytacja to około też kilkunastu tysięcy czysty zysk dla katedry, także w sumie około 40 tysięcy zyskaliśmy. Ktoś powie, taka suma mała wobec wielkich potrzeb. Ktoś inny powie, tak ogromna suma, pojęcia są względne. Jednakże na pewno patrząc cały czas, mając w centrum uwagi katedrę, ten zabytek, który przetrwał 800 lat, jest nam też i dany, ale też nam zadany. Patrząc na te mury codziennie, też i jako użytkowy budynek, tak się wyrażę, może kolokwialnie, czyli on żyje cały czas. To nie są ruiny starożytnego Koloseum czy jakiegoś Forum Romanum, ale ten budynek cały czas żyje, tętni różnorakich dynamice spotkań, nabożeństw, mszy świętych. Warto mu poświęcić też i swoją uwagę, i ten czas, wysiłek, aby inne, te następne pokolenia, które po nas przyjdą, miały w szacunku nas. O, ojcowie, dziadowie zostawili nam ten piękny budynek katedralny w dobrym porządku. Dlatego też i ta ogromna prośba do wszystkich ludzi dobrej woli, polityków, którzy mają dobre przełożenie na różne decyzje, przedsiębiorców, rzemieślników, dziennikarzy, naukowców, by tworzyć dobrą aurę w pozyskiwaniu właśnie funduszy, które są tak bardzo potrzebne na przeprowadzenie renowacji naszej katedry. Dziękuję bardzo, a dziś gościem Loży Radiowej był... Był ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej, nazwijmy ją po prostu. Jak najbardziej. Dzięki serdeczne, szczęść Boże wszystkim. Dziękujemy bardzo.